Za księdza prałata Jerzego zamówiono bardzo wiele przysięg.
hospicją i samotymach opieki. Dziękujemy Ci, Pani Ewy, prosimy o potrzebne łaski dla siebie. Dziękuję również Pani Tosi. Dziękuję ostatnio Pani Ani za troskę o zdrowie, o pomoc prawatowi. Szczególne podziękowanie składam Pani doktor Bożenie z naszego ośrodka zdrowia za częste wizyty i prowadzenie troski o zdrowie prawata, także siostrom z Caritasu, a szczególnie siostrze Urszuli za obecność na tych dni nocą, kiedy potrzeba było pomocy księdzu prawatowi udzielić. Również serdeczne podziękowania siostrom księdza prawata i rodzinie, która od kilku lat systematycznie przybywała o prawatematach opieki i troszczyła się i o zdrowie, i o te również sprawy związane z funkcjonowaniem i za te kilka lat systematyczności, obecności i troski składam podziękowania. Tak samo księżom wikariuszom, którzy się troszczyli o zdrowie prawata, księdzu Adamowi, księdzu Piotrowi, wcześniejszym księżom, a także również i panu kościelnemu, panu Piotrowi, który nam prosił o nagrody dla Piotrowiata, że jesteśmy. Żegnajmy serdecznie naszego brata, pana Jerzego. I to ostatnie żegnanie będzie wyrazem naszej miłości. Ukoi nasz ból i mocy nadzieję. Oh,
ale wywołał do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Wierzę we mnie, nie umrze na wieki. Może wiemy tą wiarą, módlmy się to wspólnie do Zbawiciela, za naszego brata. Wysłuchaj nas, Panie.